Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selene. Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj przygotowane aż 3 zestawy od Little's Pet Shop. I będzie to naprawdę niesamowita bajka o podróży i o pragnieniu wejść wyżej za swoimi marzeniami. No to jeżeli macie ochotę zobaczyć, jaka to będzie przygoda naszych malutkich zwierzaków, to koniecznie oglądajcie dalej. O, Rajku, żyrafo, tak bardzo się cieszę, że postanowiłyśmy pojechać na ten konkurs. Oj, tak, Radley, naprawdę ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że to pierwszy konkurs w tej nowej kawiarni. No właśnie, ja myślę, że mamy naprawdę szansę, bo jeszcze nie wszyscy się dowiedzieli o tym konkursie. No właśnie, a powiedz mi, Radley, jaką piosenkę przygotowałaś? Wiesz co, w sumie to bardzo mało się przygotowywałam, ale wiesz co, wolę Ci nie zdradzać, niech to będzie niespodzianka. No dobra, niech Ci będzie. No dobra, zobacz, już zamówiłam nawet naszą limuzynę, żeby nas zawiozła, bo to całkiem spory kawałek drogi. O, jejka, no sporo przed nami, ale mam nadzieję, że przynajmniej cały dzień nam minie bardzo pięknie i szybko. Witam, ja zamawiałam właśnie limuzynę. Czy możemy już wskakiwać do środka? Ależ oczywiście, zapraszam serdecznie, bo już nawet możemy jechać, żeby zdążyć na ten Wasz konkurs. Ojejka, dobra, to my już skakujemy, chodź Radley, hop! I chodź, chodź, chodź. No dobra, idę. Jestem już. No to ruszamy. O, Rajku, ale tu jest fajnie i wygodnie. O, tu jest basen? Ja nie wiem. O, tak, ale fajnie. Ale się możemy wyluzować przed tym konkursem. Ale super. Teraz to już na pewno pójdzie nam dobrze. Masz rację. Nie wiedziałam, że tu jest basen. Wow! Ale możemy sobie odpocząć. Naprawdę, ale mamy szczęście. Fajnie, że trafiłyśmy na taką wspaniałą limuzynę. Jest naprawdę ogromna. Zmieściłybyśmy się tutaj z naszą resztą przyjaciół. Szkoda, że nikt inny z nami nie mógł pojechać. No to prawda, bardzo szkoda, ale przynajmniej możemy podziwiać te piękne widoki. No i za chwilkę po prostu rozniesiemy konkurencję i wygramy to na pewno. No dokładnie, ojejka, no to co, odpocznijmy, może się nawet zdrzemniemy i za chwilkę myślę, że będziemy już na miejscu. Ojejka, zobacz, już jesteśmy. O, Rajku, trochę się teraz stresuję. Dziękujemy bardzo za podwózkę. Naprawdę to wiele dla nas znaczy. Gdyby nie Ty, to byśmy nie byli tutaj na czas. Oj, nie ma sprawy. Do usług w końcu. Zawsze warto liczyć na swoich przyjaciół, prawda? No to życzę Wam powodzenia. Uwaga, cofam i jadę. Trzymam kciuki. No to co? Czas wejść do środka. Ojejka, ale mam tremę. Boję się, że zapomnę tekstu. No, ja też się boję. O rany, no ale no nic. Trzeba spróbować, skoro już taki kawał drogi pojechałyśmy. No to musimy spróbować. Chodź. Wow, ale tutaj jest pięknie w tej kawiarni. Zobacz, są już jury na siedzeniach. A tam w oddali mamy dwójkę chyba naszych przeciwników. O, skoro nas jest czwórka, no to mamy szansę. Ojejka, nie mogę się doczekać. Witam serdecznie, już zaczynamy. Mamy godzinę 12 i czas zacząć konkurs. No dobrze, widzę, że Państwa jest czwórka. No to nie przyszło Was aż tyle, jak myśleliśmy, ale przynajmniej będziemy w stanie poznać Was wszystkich. To bardzo Was proszę, żeby każdy się przedstawił i powiedział co nieco o sobie. Dzień dobry, ja jestem Mala Snow Slider i ja śpiewam od urodzenia. Uwielbiam muzykę i myślę, że wygram ten konkurs.
Witam, ja jestem troszeczkę wstydliwa, ale nazywam się Nadima North i śpiewam w sumie dopiero od tygodnia, ale od małego gram na fortepianie i muzykalność jest we mnie we krwi. Muzykę uwielbiam, śpiewać chyba też potrafię. Witam, ja nazywam się oczywiście Radley Fartail i uwielbiam śpiewać i uwielbiam także tańczyć. Ruch i rytm to moje ulubione rzeczy. Uwielbiam się ruszać i uwielbiam śpiewać do rytmu. Zawsze kiedy słyszę muzykę, to właśnie wybijam rytm w co tylko się da. No i mam nadzieję, że spodoba się Państwu mój wokal i moja przygotowana piosenka. Witam. Ja nazywam się Żyrafa Spotley i bardzo się stresuję, ale kocham śpiewać. Tak naprawdę to jeszcze gram na skrzypcach i uwielbiam pokazywać właśnie, jak to jest śpiewać razem ze skrzypcami. Niestety w regulaminie nie można było na dzisiejszy konkurs przynieść żadnego instrumentu, ale wierzę, że spodoba się Państwu mój wokal i moja przygotowana piosenka. No dobrze, a więc skoro mamy tutaj i odważniaków, i troszeczkę stremowanych uczestników, to proszę sobie wybrać, kto chce pierwszy, ten może pierwszy wystąpić. Oczywiście, kto pierwszy zaśpiewa, nie ma to żadnego znaczenia na werdykt, ponieważ naprawdę postaramy się wybrać naprawdę najlepszy głos. Na chwilkę możecie sobie zrobić malutką przerwę, napić się kawy, w końcu to kawiarnia, i za chwilkę rozpoczniemy konkurs. Dobra, no to czas się napić kawy. Ojejka, żyrawko, widziałam, że się zestresowałaś. Co się stało? Przecież jak jechałyśmy, to byłaś w sumie naprawdę zrelaksowana. O, wiesz co, ja zawsze się tremuję. Jak zawsze chodziłam na naukę gry na skrzypcach, to zawsze przed egzaminem miałam taką tremę, że nie udawało mi się zdać nigdy za pierwszym razem. Ojejka, no co ty mówisz, naprawdę bardzo ci współczuję, ale teraz nie myśl o tym, że to konkurs. Pomyśl, że śpiewasz dla mnie albo dla innych naszych przyjaciół. Nie patrz w oczy żyli, spójrz gdzieś na ścianę i na pewno się uda. Ojejka, mam nadzieję. Dziękuję ci za wsparcie. To bardzo dla mnie ważne. A więc witam. Ja jestem pierwszą uczestniczką. Zaprezentuję Wam piosenkę Wilki zawsze są super. Napisałam ją oczywiście sama. No to uwaga, uwaga, do dzieła, słuchajcie koniecznie. No, całkiem ładnie Pani to wyszło. Dziękujemy w takim razie za Pani przedstawioną piosenkę. Zapraszamy teraz Radley Fortail. Dzień dobry wszystkim, a ja zaprezentuję Wam moją oczywiście własną piosenkę Przyjaźń jest najważniejsza, a więc zapraszam do odsłuchania. Bardzo kreatywny tekst, Pani Radley. Naprawdę nam się bardzo podobało. Dziękujemy. A teraz zapraszamy oczywiście kolejną uczestniczkę, Nadimę North. Dzień dobry. Ja zaprezentuję piosenkę o tytule Warto mieć marzenia. No to zapraszam do słuchania. Dziękujemy. Również bardzo nam się podobało. Tekst także był całkiem trafny. No i zapraszamy ostatnią uczestniczkę, Żyrafę Spotley. Dzień dobry. Ja przedstawię moją oczywiście także własnego autorstwa piosenkę pod tytułem Kocham i będę kochać. Także zapraszam. Dziękujemy w takim razie wszystkim za poświęcony czas. Proszę chwilkę poczekać, za chwilkę ogłosimy werdykt.
No nie, nie mam szans. Zauważyłaś, że po każdym uczestniku jury coś skomentowało. O tobie powiedzieli, że miałaś bardzo ładny tekst o przyjaciołach, a o mnie nic nie powiedzieli, ani jednego słowa. To znaczy, że się im nie spodobałam na pewno. A przestań, mi się wydaje, że naprawdę dałaś z siebie wszystko. I wiesz co, nawet chyba miałaś lepszą piosenkę ode mnie, więc naprawdę się nie przejmuj. A przestań, na pewno nie miałam lepszej piosenki od ciebie. Przecież widziałaś, jak jury było zadowolone po twoim utworze. No, bez sensu tu przyjeżdżałam. No przestań, żyrawko, nie poddawaj się, nie można tak myśleć. Teraz po prostu bądź cicho, zrelaksuj się i poczekamy na wyniki. Zobaczysz, będzie wszystko dobrze, a jak nie, to pojedziemy kolejnym razem albo znajdziemy jakiś inny konkurs. A więc dziękujemy Wam bardzo za przybycie na konkurs śpiewania własnych utworów. Naprawdę mieliście bardzo wysoki poziom, no ale trzeba było wybrać oczywiście trójkę najlepszych. No niestety jest Was czwórka, więc jedna osoba będzie poszkodowana, ale mam nadzieję, że werdykt jest naprawdę bardzo sprawiedliwy. A więc uwaga, uwaga, zacznę od trzeciego miejsca. A więc trzecie miejsce ma osoba, która urzekła nas swoim tekstem. No i naprawdę dała z siebie bardzo wiele. A mówię tutaj oczywiście o Radley Furtail. Gratulacje! O, dziękuję bardzo, już idę. Hop! I dziękuję bardzo za to trzecie miejsce. Naprawdę się bardzo cieszę. Teraz czas na drugie miejsce, na srebrną statuetkę. To miejsce dostanie bardzo skromna osoba, która urzekła nas właśnie skromnością oraz tym, że naprawdę ma bardzo czysty głos. A mówię w tym przypadku oczywiście o Nadimie North. To na pewno będę miała pierwsze miejsce. O, dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się. Hop, jestem już na drugim miejscu, ale się cieszę, dziękuję. No a tutaj werdykt był już naprawdę bardzo prosty. Tutaj urzekła nas osoba, która naprawdę miała głos najlepszy ze wszystkich i było widać, że miała wieloletnie doświadczenie gry na instrumencie. Oczywiście nie ma co tutaj się co przedłużać. Wygrała oczywiście żyrafa Spotlej. Słucham? Jak to? Nie zajęłam żadnego miejsca. To niemożliwe. Przecież miałam najlepszy głos ze wszystkich. Pff, masakra. Kto to oceniał? Wychodzę. Ojejka! Radley, słyszysz? Mam pierwsze miejsce. O rany. O, wskakuję. Ale się cieszę. Naprawdę. To spełnienie moich marzeń. A tak się bałam. Naprawdę warto brać udział w konkursach i walczyć o swoje marzenia. Ale jestem chyba najszczęśliwszą żyrafką spośród wszystkich zwierzaków. Wow. Na pewno to jest mój ukochany dzień. Najlepszy ze wszystkich. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało. Czy Wy także uwielbiacie gonić za Waszymi marzeniami? Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę warto. Jeżeli filmik Wam się podobał, czekam na Wasze łapki w górze. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie oczywiście subskrybuj. A my, kochani, się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!